Cześć, witam Cię na kolejnej lekcji, w której opowiem Ci, w jaki sposób tworzyć dynamiczne pola z parametrami. Jak widzisz, podsumowanie poprzedniej lekcji okrasiłem takim tytułem Filter with Parameter. Stwórz sobie też taką nazwę, żebyś w przyszłości, gdy będziesz szukał, jak coś takiego stworzyć, taki właśnie filtr z parametrem, trafić we właściwe miejsce. Stwórzmy sobie teraz nowy worksheet. Tak jak mówiłem, będę to powtarzał jeszcze kilkukrotnie, parametrów możemy używać także do tworzenia bardziej interaktywnych wizualizacji. Jednym z tych sposobów jest tworzenie właśnie dynamicznych pól, czyli niejako wyboru przez użytkownika, co na tej wizualizacji chce widzieć. Rozpocznijmy naszą pracę od stworzenia sobie nowego parametru. Ustawmy teraz na nim nazwę Dimension Chooser. Jak już sama nazwa wskazuje, a jeszcze tego Ci nie powiedziałem, będziemy używali naszego parametru do wyboru wymiaru, w jakim chcemy widzieć nasze dane. Ustawimy sobie typ tego parametru na string i wybierzemy sobie jako dopuszczalne wartości listę. OK. Teraz zastanówmy się, jakie chcielibyśmy dodać wymiary do naszego parametru. Musimy teraz podać ich tutaj nazwy. Po pierwsze, możemy na przykład wybrać customer name. Pamiętaj, żeby się nie pomylić tutaj w nazwie, dobrze? Dalej, niech to będzie może region. Niech będzie kategoria. I niech to będzie jeszcze podkategoria. Jak widzisz, nasze pola automatycznie tak samo się w display as uzupełniły. Gdybyśmy chcieli jakąś customową nazwę tutaj sobie wrzucić, to oczywiście moglibyśmy, natomiast w tym przypadku tak jest OK. OK, nasz parametr jest ustawiony. Domyślnie będzie to wartość customer name. Niech sobie to zostanie w ten sposób. Kliknijmy przycisk OK. Dobrze. Teraz przejdziemy do stworzenia kalkulacji z naszym parametrem. Stwórzmy nową kalkulację i nazwijmy ją teraz C Dimension Chooser. Nazwa, jak widzisz, jest taka sama jak przy parametrze, różni się tylko tym przedrostkiem. W tym przypadku jest to C, tam jest to P. Dlaczego dobrze nazywać to w taki sam sposób, tylko zmieniając przedrostek? Ponieważ od razu wiemy, że ten parametr odnosi się do tej kalkulacji i w bardzo łatwy sposób będziemy w stanie później ją namierzyć po samej nazwie. Dobrze. Stwórzmy teraz właśnie kalkulację, która pozwoli nam dzięki naszemu parametrowi wybrać wymiar naszej wizualizacji. Użyjmy tutaj funkcji case i wybierzmy nasz parametr. Nasz parametr nazywa się Dimension Chooser. Piszemy teraz kolejne warunki. Będziemy wybierać elementy tego parametru. Pierwszy to customer name, czyli jeżeli wybierzemy customer name, wtedy customer name, już nasze pole. Jak zauważysz, tutaj nasze pole jest wybrane, a tu jest nazwa. Dobrze, skopiujmy sobie ten fragment, bo będziemy go wielokrotnie używać. Teraz wybierzemy region i tak samo wybierzemy tutaj pole region. Kolejny element to było categories. I tak samo dajemy pole kategorii. Oczywiście tutaj też było kategorii na kolejny wierszu. Ostatni element, którego używaliśmy, to było subkategorii. I tutaj oczywiście tak samo dajemy subkategorii. Na końcu nie może zabraknąć oczywiście słowa end, ponieważ naszą funkcję musimy zakończyć. Gdybyś chciał sobie jeszcze w jakiś sposób sformatować, możesz każdy wiersz po wciśnięciu jednego klawisza tabulacji wciąć, ponieważ przy jakichś bardziej skomplikowanych kalkulacjach takie wcięcia pozwolą się połapać, co jest wewnątrz danego case'a i wszystko będzie po prostu ładniej sformatowane. Tak jak mówię, możesz, nie musisz tak robić. Klikamy przycisk OK. Dobrze, teraz sklejmy w całość naszą kalkulację. Na wiersze wrzućmy naszą kalkulację Dimension Chooser, a na wartości niech to będzie profit. Profit sobie jeszcze sformatujemy oczywiście. Niech to będą złotówki.
I co musimy teraz zrobić, żeby zmienić wymiar naszej wizualizacji? Musimy wyświetlić sobie nasz parametr, czyli P Dimension Chooser. I jak widzisz, otrzymaliśmy okno kontekstowe z wyborem wymiarów, które możemy tutaj sobie ustawić. Kliknąłem region. Jak widzisz, teraz mamy tutaj region. Klikamy kategorii. Wyświetliły nam się kategorie, subkategorii i wyświetliły się wszystkie podkategorie. Czyli jak widzisz, dzięki użyciu tego parametru stworzyliśmy bardzo fajny, interaktywną wizualizację, dzięki której nasz użytkownik może dowolnie wybierać sobie sposób, w jaki chce wyświetlić sobie ten nasz profil podsumowania. Oczywiście tak samo możemy dać sobie tutaj jeszcze grand totale do naszych wartości. Wybrałem oczywiście złą opcję. Dać sobie grand totale, dodać sobie na przykład jeszcze sprzedaż do tego obok i sprawdzić, jak to wygląda. Czemu to jest przydatne? Ponieważ jeżeli mamy bardzo dużo chcemy stworzyć bardzo dużo podobnych wizualizacji, to czasem nie ma sensu tworzyć 10-15 identycznych prawie że tabel, które zawierają tylko troszeczkę inne informacje, tylko stworzyć sobie taką właśnie wizualizację, gdzie możemy za pomocą parametru wybierać wymiary. Oczywiście za pomocą parametru moglibyśmy stworzyć także drugą opcję, czyli dodać sobie też parametr, który będzie wybierał nam miarę i zrobić to w identyczny sposób, jak robiliśmy tutaj, tylko wtedy przy kalkulacji podać też właśnie nasze miary. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o stworzenie interaktywnej wizualizacji z podmianą pola przy pomocy parametrów. Na kolejnej lekcji pokażę Ci sposób, w jaki podmienić całą wizualizację. Do zobaczenia. Cześć.